kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek. Witajcie w kolejnym odcinku Forza Horizon 5. Słuchajcie, rozpoczęliśmy ostatnio Forza Wild, dokładnie. I będziemy mieć bardziej takie, czy obecnie się skupimy na bardziej takich wyścigach i wyrajdach bardziej crossowych. No i tak też się dzieje teraz, że właśnie śmigam na wyścig w takim temacie crossowym. Ja się zastanawiam, czy w ogóle, czy nie mam przypadkiem tam jakieś szybkie podróże, ale nie, bo wybrałem, słuchajcie, coś takiego. Szlak przez Kordyliery. Ukończ szlak, ok, i czysty przejazd na szlaku przez Kordyliery. Zapisz czas czystego przejazdu w rankingu wyścigu na szlaku. Ok. Takie mamy wyróżnionka. Ale nie mamy tam szybkiej podróży. W sumie szybkie podróże tutaj musimy ją odblokować za pomocą tych kart. Kart, czy tablic. Tablic bardziej. Mamy kilometr. O, to w sumie można powiedzieć, że jeszcze nie tak strasznie daleko. Mamy też jakąś nowość, ale dzisiaj nie to. Przynajmniej teraz. Zaraz będziemy na miejscu. Tam nie będzie okrążeń, tam będzie od punktu A do punktu B, więc znacznie, jak dla mnie, lepsze wyścigi. Tak, wyścigi, sobie bierzemy udział. Solówka. Ja pojadę sobie obecnym samochodem, standardowo. Jakoś mi się dobrze nie jeździ. Mimo, że chodzi, znaczy, że jeździ się nim trochę jak takim, jak na mydle, no ale nie jest źle. Przynajmniej na razie. Już jak widzę tutaj te tarcze hamulcowe i klocki, to sobie z jednej strony dobrze, że nie mam takich w swoim samochodzie. Bo pewnie każdy jest zacny. Ostatnio, wczoraj. Nie wiem, właśnie klocki hamulcowe i tarcze. To tarcze prawie 500, klocki prawie 4. Jest takie, aha. Także ceny części samochodowych są dalej srogie. Pytanie, które miejsce zajmę. Bym się połasił tutaj, że brakuje mi trochę, wiecie kogo? Pilota. Wiecie, prawy jeden. Lewy 5, nie? To by było dobre, nie? Ale to nie WRC. Możemy pomarzyć. Tutaj mamy go. Teraz byle się nie dać wyprzedzić, ile fabryka dała. Bo raczej usiałek dał. Tu tam widzimy, że będzie ostry zakręt w lewo. Więc aby tego tutaj nie spipcyć. Właśnie tak. Na szczęście nie daliśmy mu się. Jestem 36% dopiero, kurde. Dosyć długawy ten wyścig. Jakbyśmy już odeszli im trochę, będzie gites. Też te linie, które mamy na asfalcie, niebieskie, które zmieniają kolor w zależności, jak szybko jedziemy, no, nie oszukujmy się, ale są trochę pomocne. Trochę, może nawet bardzo pomocne. Wiem, gdzie przyhamować jednak. Już nie zawsze trzeba, ale mimo wszystko. Zresztą trochę odszedłem mu. Prawie 80% już przejechane, że raczej będzie git.
nic nie stracę na tym zakręcie tutaj ostatnim. A nie skręciłem. To ładnie, mamy pierwsze miejsce. To nawet z dobrym czasem, bym powiedział. 3 minuty 4 sekundy, prawie 5. Następny 3.11, no to nieźle i tak. Kamyk pojechał na 8 pozycji 3.15. No to muszę przyznać, że przejechałem całkiem dobrze ten wyścig. Hey X, this is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends, sit back and, well, tour across Mexico. You should check it out when you have the time. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli to mamy. Tor krosowy nad rzeką. Tor krosowy. Tory. To też tor. Szlak. To może pojedziemy teraz. To. Tor krosowy, niech będzie. Co jest? Hey X. That's it. It's time for an adventure. Here's the thing. It's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown. Or new adventures in our own backyard. Ja dalej pójdę w ten wild. Podążaj z śladami odważnej odkrywczyni. Yes, Carmen is waiting. Tell her the shots of me are actually quite good. Ale czekaj, ja jedę najpierw na to, co ty mi tam będziesz już miołczął. Zresztą możemy chyba pojechać lekko na skrót. Przez pola. I teraz mi się przypomina taki filmik. Kurwa, nie posiadym. Ziornyka zasadzone. Nie posiadym. Oh shit. Dobry. Wow. Nie posiadym. Jesteśmy prawie że na miejscu. Tor krosowy nad rzeką. Okej. Okay. Bierzemy udział w zawodach. Jap. Nie no, po prostu, że mój obecny samochód jest najlepszy. Nie możecie napisać, co na przykład polecacie do krosowych. Zawsze można coś zalicytować. No i właśnie tak się jeszcze zastanawiam, czy od czasu do czasu robić tutaj coś takiego jak odcinki z kimś multi, bo wiem, że Kamyk ma Fordze, bo tam udało nam się zagrać. Dżingis ma i tak myślałem, czy co jakiś czy mógłbym sobie co jakiś czas tam oczywiście kogoś zapraszać do odcinka, żeby sobie pojeździć razem. Więc możecie dać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy to dobry pomysł, czy jednak jechać solo? Bo nie będą ze trzy okrążenia, tak, zgadza się. Teoretycznie pierwszy nie muszę być na pierwszym okrążeniu, ale już tak na drugim okrążeniu dobrze by było pozycję mieć wyrobioną. Pięta to tak średnio mi pasuje. Zalag, Bozaur. Dobra, trochę hamsko, bo hamsko, ale się rozpycham. No.
Polaki. Już mam to pierwsze miejsce. To jest Gites. Aha, to jest drugie okrążenie, dobra. Trochę mnie to zmieniło mnie, ale i tak jestem... od nich odszedłem, więc jest easy. Zbugowane drzewa, te palmy tutaj. Szczęście zaliczyło. Ale nie wiem, czym to dzieje się. Czasami przejdziemy tak też blisko i nam nie zaliczy, a czasami po prostu weźmie i pyk zaliczy. Dobra, mamy trzecie okrążenie, już ostatnie. Mam nadzieję, że się uda. Te drzewa jakieś takie buget trochę. Ajajaj. Myślałem, że wejdę tak ładnie w zakręt. A tu jednak i tym razem. Co się podziało? Patrzcie, jakie kolory. What the fuck? Dobra, i mamy to. Nice. Proszę. Nieźle. Znaczy całkiem niezły te czas. Jak to teraz będzie wyglądać? Zaliczony. Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new ForzaLink module. ForzaLink tracks the status of you and the people you meet online and suggests ways for you to link up and play together. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Chyba jakieś takie się wydają trochę buget z daleka, patrzcie. Nie? O co to chodzi w ogóle? Wydaje mi się, że coś tu tak graficznie dziwnie wygląda. Nawet jak jadę, nie? Patrzcie tutaj. Dobrze. A czekajcie, patrzcie tutaj w ogóle tak z daleka, nie? Kurczę, nie wiem czy... No w ogóle patrzcie tam, what the fuck?
Robimy jakieś optymalizacje, bo zmieniły się sterowniki do karty graficznej i nie wiem, czy nie sterowniki mają jakiegoś buga. Bo zmieniały mi ustawienia graficzne w Forza Horizon. Ja sobie nie ustawiłem po swojemu, tylko wziąłem gotowca jakby. I coś chyba są buget. Dobra, słuchajcie, to może ja sobie tutaj skończę na razie i zobaczę. Zobaczę nawet no ten, nie? No asfalt jest jakiś taki crazy shit. Nie? Ewidentnie coś jest buget. Dobra, słuchajcie, to ja sobie zrobię albo po prostu przywrócę swoje ustawienia, które miałem w Forza Horizon, bo wiem, że mi się pozmieniały. Albo po prostu cofnę sobie aktualizację sterowników, bo coś się spipcyło. No ale dobra, to słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wam ci za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie, no i hej, hej.